Mateusz Kaniowski, dzisiaj specjalny odcinek na kanale Kano Typuje. Nigdy bym się nie spodziewał, że będziemy mogli kiedyś w końcu typować walki freestyle'owe, a tutaj możemy typować całą bitwę, mamy mnóstwo różnych możliwości. Myślę, że to jest gratka dla wielkich fanów freestyle'u, dla samych zawodników przede wszystkim również. No i oczywiście dla mnie, bo pierwszy raz będzie można zrobić na swojej freestyle'owej pasji w historii, nie będąc zawodnikiem, tak więc naprawdę pięknie. Słuchajcie, będę prowadził dla Was tę bitwę, nazywa się ona Battlic Rap Royale i odbędzie się na Polish Hop Festiwalu na głównej scenie w czwartek o godzinie mniej więcej 17 będziemy rozpoczynać. To będzie duże przedsięwzięcie, tak więc panie i panowie, miejmy nadzieję, że od tej pory bitwy freestyle'owe zagoszczą na stałe w zakładach bukmacherskich, będziemy mogli się na tym jak najwięcej dorobić. Natomiast tak to wygląda, zobaczcie. Będziemy mogli obstawić na Betkliku nie tylko kto wygra całą bitwę, ale również poszczególne walki, dlatego tutaj mamy już całą rozpiskę na cały event. Pierwszy pojedynek Wawrzyn kontra Milan, następnie Filipek kontra Manu, Czeski kontra Kuki, Koro versus Oset, bardzo mocne starcie i też zobaczcie, Filipek będzie ewentualnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę największe nazwiska, czyli Filipek oraz Koro, będą oni się mogli spotkać w półfinale, więc nie dojdzie do wielkiego potencjalnego finału między nimi. Tutaj z drugiej strony mamy Bobera, Rybę, Bober walczy z Peusem, Kurian z Queszem, Ryba i Woka z Spartiak. Możemy obstawiać, kto wygra całą bitwę, zdecydowanie najlepszy kurs. Czegoś można było spodziewać, jest na Koro 2,25, na drugim miejscu Bober 6,50, trzeci Filipek 12,50, ale sami wiecie, że we freestylu mogą się dziać przeróżne rzeczy, zawsze mamy jakieś niespodzianki. Wydaje mi się, że zrobimy kilka różnych obstawień, analizując również to, jakie możliwości daje nam Betclick, a daje bardzo duże, nawet takie, na przykład jeden z sędziów, jak zatypuje daną walkę. Czyli na przykład możecie sobie obstawić, czy Vini stwierdzi po czasie regulaminowym, czy wygra Filipek, czy wygra Manu. I tak z każdym sędzią dotyczącej każdej walki. Tak więc tak, możemy również obstawiać na to, kto zajmie pierwsze lub drugie miejsce, albo kto będzie w pierwszej trójce. Mamy wtedy za to lepsze kursy. Przede wszystkim no, uznajmy z góry, wiadomo, że w ostatnich latach Koro jest zdecydowanie najlepszy, a dzięki temu, że Betclick wyłożył naprawdę mocne pieniądze na tę bitwę, to widzimy tu takie nazwiska jak oprócz niego Bober, Filipek, czy na przykład Ryba, którzy już mieli nie startować, a wystartowali. Tak więc bardzo jest to ciekawe, ponieważ myślę, że w lepszej formie freestyle'owej mogą być ich przeciwnicy, ale ogromna scena, wielka publika, to wszystko może również mieć jakieś znaczenie kluczowe. W tym wszystkim, gdybym miał obstawiać, kto zwycięży całą bitwę, to wiadomo, że najprościej nam obstawić na to, że wygra Koro, gdyż jest największa dostosobność, ale nie zapominajmy, że Bober również swoje lata świetności nie ma aż tak dawno za sobą. No i na przykład ostatnio startując na WLW również wygrał, kurde, to, że zwycięży jest 6,50. Fifi wiadomo, że już dawno nie freestyle'ował na tym najwyższym możliwym poziomie, ale sami wiecie, jaki zawsze hype był na Filipka i również wielka publika może tylko wspomóc jego doświadczenie występów przed wielką publiką, może mu pomóc w tym wszystkim. Oprócz tego w freestyle może być dużo niespodzianek. Kto wie, czy na przykład Peus w pierwszej rundzie nie wygra i potem przejdzie sobie przez bitwę jak burza, tak może stać się praktycznie z każdym z nich. Jest tu mało nieznanych zawodników szerszej publiczności, raczej wszyscy są znani, a jeżeli nie są bardzo znani, na przykład tak jak Manu, są młodymi wilkami, którzy mają stawić czoła tym najlepszym, więc dlatego to zestawienie na przykład wygląda bardzo, ale to bardzo fajnie. Już zobaczymy, jak w ogóle wygląda kwestia typowania i naszych możliwości, tak więc przenosimy się na Betclicka. I już jesteśmy, tak jak widzicie, wszędzie mamy informacje o Betclick Rap Royale, tak więc klikamy tutaj czy tutaj, jest to bez różnicy. I uwaga, no kursy na dużych faworytów są oczywiście przeogromne, tak jak Filipek kontra Manu 1.15 i na przykład ja bym takiej bitwy nie stawiał, gdyż Manu jest w mocnej formie, działając na mniejszych bitwach i tutaj można dużo stracić. Natomiast bardzo często sędziowie pod wpływem publiki dają dogrywki i tutaj bardzo opłaca się w moim odczuciu zaryzykować, że któryś z sędziów da dogrywkę za 3.75. Kaz kontra Spartak 1.40 na Kaza, widzimy 82% graczy tak typuje. Ryba kontra Iwono. Właśnie to jest pytanie, jak te stare wygi typu Ryba, Czeski czy Bober będą przygotowani do tych walk, no bo wiadomo, tutaj znają swoich przeciwników, to nie musi być takie jak normalny, spontaniczny freestyle, tylko znamy już wcześniej swoich rywali, więc może to być ciekawe. Koro 1.04, no a widzicie, a taki Oset jest czasami w stanie zrobić niespodzianki, świetny freestyle'owiec. Tak więc jakby tutaj sobie zagrać, z jednej strony możemy sobie złożyć, że Kaz wygra ze Spartiakiem,
1,40 i dołożyć taki kuponik z pierwszych walk, który pomoże nam zebrać pieniądze, powyżej dwukrotności naszego stawiania. No i tutaj bardzo fajną opcją jest Milan za 2,35. Tak jak widzicie, 25% graczy tak typuje, bo Milan potrafi robić niespodzianki, tak jak na WBW, w którym zajął w finale drugie miejsce. No i Wawrzyn, czy jest aż w takiej formie? Odniesiemy się do aplikacji Bitfair, czyli najlepszej aplikacji, jeżeli chodzi o freestyle. I już się przenosimy, znajdziemy jednego z nich. Wawrzyn, jak sobie radzi w tym roku? W tym roku już kilka bitew wygrał. Bitwa obejmy w 4 czerwca. Tutaj porażka w walce o trzecie miejsce z Bartkiem, z Rafim. Bitwa o Bałtyk, przez niego wygrana z Kazem, więc pewnie dlatego jest takim faworytem. Bitwa o Stocznie, wygrana z Cerberem w finale, w półfinale Skoro. No proszę, jak to ładnie wyglądało. Natomiast zobaczmy, jak to wygląda w perspektywie Milana i jego bitew w tymże sezonie. Wspaniała strona. One Punch Rap Battle. Na rap knockoucie, no ale wiadomo, to nie to samo. Tutaj porażka z Osetem. No jest dosyć czerwono u Milana. Ale przypomnijmy, że Milan miał ksywę mikrofalówka. A patrząc na to, że już wcześniej zna swojego rywala, no to kto wie, uważam, że tutaj można sobie zaryzykować 2,35 i tutaj by nam się to fajnie poskładało. Mielibyśmy niezły kursik. No Kora za 1,04 nie będę obserwował, bo we freestyle może się wiele zdać, tak samo jak Bobera. Ryba, czy jest przygotowany, są wakacje, a jak wiecie, jeżeli ktoś jest mistrzem radomskiego w jiu-jitsu, to wcale nie musi być dobrze przygotowany do walki, szczególnie kiedy jest sam środek wakacji. Więc ja bym to chyba tak zostawił z tych pierwszych rund, czyli zaryzykował na Milana, dodał do tego Kaza, który jest w formie, który jest również rozstawiony na bitwie o południe, która odbędzie się 9 dni później. Tak więc tak bym to zagrał, to będzie pierwszy kupon, a przypominam, że z kodem gramy 200 możecie sobie zaryzykować, założyć konto, jeżeli przegracie, to pieniądze do Was wrócą, będziecie mogli sobie zagrać jeszcze raz, jak wygracie za drugim razem, to pieniądze są Wasze, jakbyście nigdy wcześniej nie przegrali. Więc tu mamy 579 zł do wygrania, no i teraz zagramy sobie na bardziej takie możliwe, jeżeli chodzi o wytypowanie rzeczy, czyli na przykład podwójna szansa, czyli mamy dwie osoby, które mogą wygrać. Jeżeli obstawicie Koro, ukośnik Bober, no to jeżeli jeden z nich wygra, to wtedy wygrywacie. Natomiast tak, przede wszystkim chciałbym zaryzykować na to, że wygra sam Cornel, no bo jest to najbardziej prawdopodobne i za dwie paki się obstawia. Mamy 404 zł 80 groszy do wygrania, więc takie coś bym chciał zagrać. Mamy dwukrotność. I też możecie do tego użyć oczywiście kodu gramy 200. Natomiast mamy tutaj jeszcze kilka innych rzeczy. Zwycięzcy, podwójna szansa. Koro Bober, Koro Kas, Koro Wawrzyn. Fajny kurs jest na Wawrzyna w ogóle. Jak to wygląda? Wawrzyn jest naprawdę bardzo mocno oceniony przez zakłady bukmacherskie. Jestem też ciekawy, jak wygląda analiza. Ryba 0%, ojejku. Filipek 19%, 8,50 na zwycięstwo. No i najgorzej oceniony jest Squash, a takie sytuacje lubią powodować, że ktoś ryzykuje, wchodzi i rozjeżdża swoich rywali. Zwycięzca, podwójna szansa. Jakby to zrobić? Moglibyśmy coś pokombinować z Boberem. Bober Filipek 4,25, taki jest kursik. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak o trzecie miejsce. Finalista, kto dojdzie do finału. No i teraz zobaczmy. Bardzo można fajnie tutaj wygrać na Boberze za 3,50. No bo tak jak mówiłem, Bober jest po tej prawej stronie drabinki, gdzie jego największym rywalem mógłby się na przykład wydawać Ryba. Natomiast jakby to obstawić. To jest top 3. Top 3 też jest bardzo fajne, bo oznacza to, że osoba będzie w półfinale. No i kurs 1,90 dużo nam pokazuje właśnie, dlaczego takie top 3 występuje, ale myślę, że skupimy się na finaliście i wytypujemy sobie finalistę z tej drugiej części podrabinki, którym najprawdopodobniej z naszej perspektywy zostanie Bober. Więc rzućmy okiem jeszcze raz i faktycznie Bober musiał wygrać z Peusem, potem ze zwycięzcą Kurian Quash, Ryba, Iwo, Kas, Spartiak. Cóż, wydaje mi się, że Bober, przez to, że wraca, jest na niego duży hype, tego samego dnia będzie grał koncert i tak dalej, może tutaj sprawić niespodziankę. Tym bardziej, że on był zawsze dobrze przygotowany i świetnie mu szło na takich bitwach finałowych. Myślę, że możemy zagrać sobie spokojnie na to. Może nie, że na zwycięstwo, bo to jest jakieś utrudnienie, ale kurs 3,50 na to, że Bober dojdzie do finału, jest naprawdę bardzo, ale to bardzo fajny. Tak i w ten sposób, tak jak 48% graczy, obstawiamy 3,50 na Bobera, na to, że będzie w finaliście Betli Grap Royale. Mamy 613 zł do wygrania, czyli przypomnijmy, robimy sobie 3 kupony. W pierwszym z nich, że walki w te pierwsze zwyciężą Kas i Milan. Później, że wygra całość Koro, a także finalistą będzie Bober, a może wyjść tak, że wszystko nam wejdzie. A jeżeli nie, to przypominam, gramy 200, jeżeli obstawicie, jeżeli podacie ten kod promocyjny podczas rejestracji i przegracie, to pieniądze do Was wrócą, żebyście mogli zagrać jeszcze raz, jak zagracie drugi raz i wygracie, to pieniądze są Wasze. Tak więc bardzo się to opłaca, lepiej niż normalnie założyć konto, obstaw
I mamy trzeci kuponik na Betigra Pro. Ja, moi drodzy, widzimy się pod sceną na moim Instagramie. Możecie wygrać wejściówki na Polską Festiwal, na cały festiwal. Macie tam dwuosobowe wejściówki, dzięki czemu możecie wygrać 750 zł, bo tyle one normalnie kosztują. Bardzo Was zapraszam, widzimy się na scenie. No i fajnie, że można zrobić typowanie freestyle'owe. Niedługo już typowanie pod Fame 15. Trzymajcie się, hej!